Okej, możemy grać, my dears. Najpierw sobie pancerz naprawię. Refik! Nie, pan się nie denerwuje. Pan po prostu będzie chciał swój pokój. A, jakbym zmienił scenę, no w sumie. W sumie może faktycznie nie byłoby to najgłupszym pomysłem. Okej, to jest na PR. Piętnaście, osiem. A nie będzie. To nie szmaciany strój z kapturem, też raczej nie. PN. Chociaż w sumie. No, nie będzie. Co ja mam tutaj? W prawej ręce. A nie, no to wolę oczywiście staty. Jaki doki. Resztę mogę wypieprzyć. Co my tu mamy za bronię? No trochę tego jest. Chwilę. Tutaj są granaty i jakieś takie. Jakieś takie gówniaki. Uzbrojenie, granaty, koktajle. No i chuj broni. Tylko, że te bronie wręcz, to zrobimy sobie tak. Zbrojenie. Czemu to ma 44, a tutaj ma... 44. Ale powiedzmy, że to jest lepsze, dobra, to tak. Czy jest Karla? Nie ma. No to sobie z tym sobie mogę biegać. Będzie na górę w sumie. Dawno miałem coś z tym zrobić. Teraz jakby to zrobić? To są bronki, których używam. Bardziej to w sumie też. Okej, zobaczmy, czy jest tutaj coś na naboje. Nie ma, okej. Jest tutaj pistolet. 10 mm. Pistolet 10 mm. Mamy taki 37, a ten ma 27.
Więc do kosza. To jest to, co użyłem, to jest to, co użyłem. Ta snajperka na 308. Tą sobie mógłbym przerobić. To jest też taka, ale ta nie ma. Aha, to jest mój karabin snajperski w ogóle. No kurde, jak mam to zrobić? Zróbmy to tak. Już mogę rozpierdolić. Jak mogę to zmodyfikować? Aha, nie mam kleju. Serio, nie mam kleju? Hey. Yeah. To na pewno mogę rozjebać, to też. To też, to też, to też, to też. To też. Z tego można by całkiem niezłą snajpę zrobić w takim wypadku. Na pół celówki. Okej, okay, to zobaczmy w takim wypadku, co ja mam na pół cala za bronię. Czy coś w sumie za bronię. Mam takiego gówniaka. Ale mi się ta broń wyjątkowo nie podobała. Nie z wyglądu. Więc faktycznie mógłbym tą swoją przerobić na pół cala. Na snajperkę. Jeszcze teraz pytanie odnośnie tego 35. Ale to w sumie mój ten laserowy pistolecik jest lepszy. Więc to też mogę wypierdolić. Laserowy pistolecik rozwalić. Czy miecz się da przerobić? Da się. Znaczy, inaczej. Jak weźmie się perka tego, kowal, to się da. Tak, co tu leży? To jest na 45. Co mamy na 45? Mamy tego fajnego pistoleta, a to jest jakieś takie trochę snajpa, trochę chuj wie co, więc out. Obrażeń błotniakom i robakom. Też na 45, no, ale nie będę kurde na robaki, na błotniaki specjalnej broni nosił. To jest do dupy.
Na 308 to tego bym se przerobił, a na 308 mam. To mam na 308. A tego mam na 308. A tutaj co jest? A nie, to chcę przerobić, ok. To jest ten. A moje ma. No nie, to też raczej out. Dobra, więc wszystkie te bronie out. To out. To zostaje. I to też out, ale tego się nie da out. Pozwolę się obronić z gwiazdką. Więc to na razie do skrzynki damy. Okej, okay, i teraz tak. Jak weźmę, zacznę się bawić tym, to potrzebuję 7 kleju. 12. 16. Powiedzmy, magazynek mogę olać. Celownik za jakiś mogę tam wziąć, bo ich trochę mam. Ale nie, chcę z nektowizorem. Kurde, śledzenie celów. Ciekawe jak to działa. Musiałbym mieć naukę poziom pierwszy. To co mogę dodać? Dobra. Ogólnie możemy też te porozdawać, bo trochę ich tu mam. Chwilę, nauka. Dobra, no to przeróbmy ten karabin. Tutaj sedamy na 50. Sedamy taką lupę. Tutaj taką. Też tak się zastanawiam, po co ja to tworzę, jak ja mam to. Też jestem kurwa głupi. Weźmy tą monetę zwiadowczą. Zobaczymy, jak to działa. Modyfikacji przecież ja mam w cholerę. Tylko nie wiem, czy to ja je zużywam, czy nie. Jak one są w tym, to może ja je zużyłem. Bojowy myśliwski, długolufa myśliwski, ramiczny może. A może, bo tutaj nic nie ma do tego. Dobra, co ja jeszcze z tym mogę zrobić? Wylotu nie zrobię, bo nie mam kleju i magazynku. Magazynu mogę zrobić średni, nie będę. Nothing's more satisfying than a smoking gun and a pocket full of caps. Ciekawe, na czym polega ten celownik. Okej. Okay. No dobra, no to mamy teraz tak. To jest na 308, to jest na 0,5. Co tutaj mam na 0,5? Coś takiego, a to też jest snajperka, tak? Tak, więc to wypilimy. 300 mam mało, 0,5 mam dużo. Więc po prostu weźmiemy sobie... To zniszczymy. To mi się nie podoba, co
Okej. Do tego nie mam ammo i do tego też niestety ammo nie mam. Tutaj mam snajperkę i potrzebuję jeszcze pistoletu na krótki dystans i na długi. Do czego mamy amunicję? Do minigana. Ja myślę tak średnio trochę. To mam 54 rakiety. Patrzcie. Okej, to takie. I może jeszcze rewolwer. Okej. Uzbrojenie. To pod jedynką. Snajpa pod trójką. Karabin pod trójką. To pod czwórką. Okej. Ubiór. Znik. Bo za to przyszedłem. Muszę iść. Okej. Jeszcze tylko tą skrzynkę odwiedzimy. Antyrady, brudna woda. To jest dobre. Plus 2% zdobywanych punktów doświadczenia przez 2 godziny. To też nie najgorsze. Okej. No dobra, i porządki mamy zrobione. Teraz weźmy się prześpię. I'll mark the location on your map. Serio? 6 AM to jest rano. Powiedzmy, że 5 godzin. O której HS? Nie wiem, 22, 23 gdzieś. Okej, okay, no i został nam jeszcze poziom rozdać, znaczy zostało nam jeszcze to. O Boże, tyle tego czasu nie robiłem, że szkoda gadać. Teraz tak, pierwsza rzecz to na 39, to nie ma o czym myśleć. Pancerz. Nie wiem, czy jest sens, bo nie mam i tak kleju, a cały klej idzie mi zazwyczaj na ten, na brońki. Nie bardzo. Nie bardzo, nie bardzo. Nie bardzo, bo używam wszystkich broni. Nie bardzo, bo to strata punktów. No to jest fajne, tylko musiałbym dodać 3 punkty w siłę i dopiero to, więc tak nie bardzo. Nie. 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 Okej, okay, tu nic. Nie kradnę. Takie karabinami nieautomatycznymi zadają o 40% więcej obrażeń. Tylko, że ja używam wszystkiego po trochu. Trochę automatów, trochę nieautomatów i tak nie mam za bardzo w co iść. Poszedłbym oczywiście w jedną broń, natomiast problem jest z amunicją. No i to jest kurde niefajne.
to mogę wziąć. To może się przydać. Nic specjalnego, ale niech będzie. Nie łamię się spinki. A nie, tego i tak nie mogę wziąć, to jest bez sensu. Nie, nie lubiłaś hipnozon. Nie potrzebuję wstrzymywać dłużej oddechu. No to mogłoby też być, ale znowu musiałbym przyinwestować w punkty. Twoja celność w wadze wzrasta 10% za każdy dodatkowy atak wymierzony. No to byłoby niegłupie. No więc tutaj można się zastanowić mocno nad rozwojem percepcji. Okej, wytrzymałość. Nie. 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 To uzależnienie w tej grze nic nie robi. Idziesz do lekarza i się leczysz. To jest bez sensu. Nie powinno być takie proste. Nie pływam zbyt wiele. Nie. Mogę wpierdalać zwłoki, żeby się leczyć? Okej. Co? Pożeraj wrogów, by leczyć swoje rany. Zadanie ludzkich zwłok, przywracać punkty zdrowia. Dobra. Nigdy nie zagrozi ci alkoholizm. Pro player przyzwyczajenie z normalnych karcianek takich. Karcianek. Nie zrobi mi krzywdę, to mój towarzysz może mi zrobić krzywdę. Okej, okay, czyli póki co, co to nam się podobało? Percepcja, tak? Tak. Co tutaj? Inteligencja. Nie potrzebuję. Nad tym by się można zastanowić. Nie mogę. Nie uważam, żeby to było potrzebne. No dobra, wezmę sobie to, ja dużo tego robię, to może się przydać. Na razie to mi niepotrzebne. Też nic nie ma. Tylko zwinność. Sztylety nieautomatyczne, no, o tym już mówiłem. Tylko, że ja używam trochę pistoletów, trochę karabinów, trochę kurwa strzelb i tak dalej, no, bez sensu. Trening wojownika cienia pozwala ci na zadanie dwóch punktów.
Może to? Dobra, wezmę sobie to, dodajmy. Mi niepotrzebne. Amunicji jeszcze więcej. Może być, bo może się braknąć. To brzmi ciekawie. Rozumiem, co to robi. To ja bym chyba poszedł w to. To jest spoko, to jest spoko. Pójdzie jeszcze. Co w ogóle daje percepcja? Ile ja mam tych punktów jeszcze? Dwa, tak? Dam się do tego. Nie, dam się do tego po prostu. Nie wiem, nie podoba. Znaczy, no dobra, nie będę narzekał. Mamy broń. Mamy czy nie mamy? Mamy karabin 1000 nabawi, tu mamy rewolwer, tu mamy snajper, tu mamy kosę na bliski zasięg. Mamy zapasy, mamy zbroję, możemy wypierdalać misję. Zobaczmy na jaką. Będzie to. Tam będziesz jak kotlety. Uważaj, bo one są gdzieś tu spięte wykałaczką, żeby się nie rozpadły, wiesz? Okej. Słaby system, z którego każdy korzysta? Ale jaki system? Solisz? Tak. Co? No, czekam, aż się solisz. Right? What seems to be the problem? A pack of feral ghouls has holed up nearby. And some of them have started wandering out lately. If more of them start wandering out this way, we may be overrun. We need someone to clear them out. Boże, naprawdę dostaję 27 takiego kurwa samego questa. I'm on it. It's as good as done. I'll be glad to have them gone. Rather be off murdering a pint, but this'll do. Ja pierdykam z tymi kulami, no to co chwilę jest jakiś quest. Gdzie mam je zabić? Tu?
Dobra, gdzie ja mam ich? O, to nie ten gdzie. Ten czołg tu od zawsze stoi? Jak miałem questa z gulami, to na końcu miałem takiego bardzo fajnego zielonego gula. Nie walczyło się z nim łatwo. O. Gdzie jesteś, jebalniku? A, drugi? No faktycznie nie było trudno, muszę przyznać. Jakieś lusterka, cokolwiek. Kasza brownika? O, górek mi spadł. Fajna notka. Dużo można rozmieszkować. Niech będzie. Ło! Taśma, tyle kleju. Dawać mi tu taśmę. Co ja zebrałem? Szkurde, znowu nie wiem. Chwilę zobaczę co na streamie. O nie, zmieniłem sobie jakoś i sobie nie zobaczę, fuck. No dobra, coś tam zebrałem. Dzisiaj przewidywany jest opad kuli z sufitu. Ty kej nowe, no ruś dupę. A, to jest sklep z komiksami, no.
Okej, okay. Zakładam, że kończy się na ing. Nie. Nie. Ale gdzie kurwa ten save niby jest? Da fuck. O ten chodziło? On był otwarty, tam było napisane, że jest zamknięty. A, wytłumacz hakowanie. Ups. Okej, postaram się nie zapomnieć. Co ty z nami chcesz? Pierdol. Kurde, bele, ten save ma być. Nie wiem, obstawiam, że chodziło o ten safe, który otworzyłem, bo innego tu kurwa nie widzę. Znaczy nie spodziewałbym się safe'u w łazience. Chyba, że gdzieś tu może, ewentualnie. Chyba nie. Przylazłem z... Tąd? Okej. To najpierw zerknijmy na ten pokój. Holy shit!
those lights down. Kurde, jak na sklep z komiksami, to całkiem spory ten budynek. Okej, tam jest przejście dalej. Topór mogę ulepszyć dopiero jak sobie wezmę ten... jak sobie wezmę talent do ulepszenia broni białych. Dobra, jak ktoś chce wiedzieć, jak się hakuje te terminale, to niech słucha uważnie. Nie będę powtarzał. Przy kolejnym terminalu, który będzie do zhakowania. Nie jest pobiegnik, bo nie będę powtarzał. Okej, super istotne rzeczy. Ło, nie, bo spadł na dół. Okej. Ło, jakiś gul rozbójnik. No właśnie, mogę sobie tego... O, tak to wygląda. Co to są za obrażenie od wody? Przychodzicie? Siema. Co tam stary? Co ona gada? Ja miałem, że chcę cycki pogadać. To jest to przejście, które tam widzieliśmy. Okay.
Co jest tu? Aha, tu jest ta winda. Okej. Tu jest dziura w suficie. Pan się z tobą nie podzieli jedzeniem. Serio? O, małpa. Sobie weźmiemy małpę. Nie wydaje mi się, żeby było coś tutaj interesującego, więc po prostu to przeklikam. Nic nie ma. Okej, wspaniała historia werbowania ludzi do... Refik! Co, to już wszystko? Czy jest tu coś jeszcze? Są schody. O nie. O kurwa. Jest przyjaciel, o którym mówiłem wcześniej. Ostatnio jak walczyłem, to właśnie z świecącym górem. Nie było prosto. Refciu, bo jak się zaraz pierdolnę, to zrozumiesz, że masz być cicho. Ale widzę, że ten miał mniejszy level, więc spoko. Musimy się
myślałem, że będzie biegania. Cicho. Czy miałem coś trudnego do hakowania? No bardzo trudne parę miałem. No, kichuj mnie to. Deadrel, wiem, że się da, nie wiem jak. Greedy, no nie ma żadnych tutaj. Powiązań z poprzednimi częściami, poza ogólnym zarysem świata i easter eggami. Co ja kurwa zrobiłem? What the fuck? No tak wyszedłem, no kurwa.
czy będę grał w Cyberpunka? Na pewno. Na stówkę będę grał, w końcu o grze wiemy tyle, że powstaje. I w sumie poza tym nic, więc już podjąłem decyzję. Jestem zdecydowany na ostre ulepszenie tego Cyberpunka. A to powstaje? Słyszałam, że zawiesili pracę nad tym. No póki co wiadomo, że ma powstać, wiadomo jaki będzie tytuł, więc... Więc niestety Beta im przerwała i teraz ten... Teraz nie wiem co zrobić, więc zrobię tak. Ta-da! Kurwa, znowu nie wiem co wziął. Tam był poczek? No dobry kłopot. Nie, no oni Maker. Co? To dopiero się, czy nie? Tak. Aha. Oni Maker, wiem, że też się spodziewałem zajebistej gry, ale wiesz, pytanie o to, czy będę grał w grę, o której wiadomo jedynie tyle, że jest tytuł i są trwają nad nią pracę. No stary, no. Dobra. Idę stąd, nie będę tu kurwa łaził w kółko. W ogóle ten typ mówi, że w pobliżu zalęgły się góle i trzeba je wybić. No jak to jest kuźwa pobliże, jak to jest 1/4 mapy. You did? That's great news. Tyle? Jakie te questy są kurwa durne. I gave up alcohol after settling down here. Doctor said I shot my liver. Czemu mam taki kolor? I cleared out the ghouls that were giving that settlement trouble. Glad to hear it, General. It's hard enough out here without people having to worry about ghouls in their backyard. Debilism. Chwilę, 12 p.m. to jest
Dobra, zrobimy sobie chwilę przerwy. Na fajkę.